piątek 24 maja Klub PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie z Witoldem Stawskim. Znany podróżnik z Piotrkowa Trybunalskiego opowie o urokach kraju Półwyspu Arabskiego. Spotkanie pod tytułem Omamy z Omanu rozpocznie się o godzinie 18.30 w Galerii Ex Libris Biblioteki. 25 maja to drugi dzień wydarzenia pod nazwą Dni Aktywnych Seniorów. Impreza, która rok temu bardzo pozytywnie została przyjęta przez pabieńską społeczność, nie tylko tę 60+, teraz przebiegać będzie pod hasłem Od juniora do seniora z nastawieniem na integrację pokoleń. Tego dnia w Parku Wolności odbędzie się rodzinny festyn połączony z koncertami, które rozpoczną się o godzinie 13.30. Jako pierwsze na scenie zaprezentują się zespoły wokalne z Centrum Seniora. O godzinie 14.00 kapela podwórkowa Dobrzanie z Miejskiego Ośrodka Kultury. Od godziny 15.00 do 15.40 będzie można posłuchać występów zespołów wokalnych działających w klubach seniora Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po nich na scenie pojawi się orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. O godzinie 16.45 z pokazem tanecznym wystąpi grupa z Centrum Seniora, a o 16.55 łódzka grupa hip-hop Yo-Yo Seniorzy. O godzinie 17.00 instruktorzy Szkoły Tańca Eskadra zaprezentują się w animacjach tanecznych, a o godzinie 17.15 zagra kapela Fakiry. Gwiazdą wieczoru będzie Izabela Trojanowska, która od godziny 18.30 z zespołem wykona swoje największe przeboje. Na finał imprezy o godzinie 20.00 odbędzie się potańcówka pod gwiazdami. Festyn skierowany jest do całych rodzin, będą stoiska gastronomiczne oraz atrakcje dla dzieci, czyli strefa zabaw. W niedzielę 26 maja w Afloparku odbędzie się drugi koncert w ramach czwartej edycji Bloom Festiwalu. Dzień Matki. Na naszej scenie wystąpi kabaret Otto. Kabaret, który przez wiele, wiele lat bawi wszystkie pokolenia. Ich słynna zasmażka, ich słynne przeboje typu Wakacje zna cała Polska. Teraz te utwory będziemy mogli usłyszeć na naszej scenie w Afloparku. Przygotowali specjalny, nowy program, mnóstwo nowych skeczy, ale nie zabraknie oczywiście piosenek tak bardzo znanych, lubianych. Tak byśmy mogli wspólnie pośpiewać i pocieszyć się, mam nadzieję, słoneczną aurą w Afloparku. Zapraszamy na kabaret Otto. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00. Bilety dostępne są online na biletyna.pl oraz stacjonarnie w ogrodowej kawiarni. Muzeum Miasta Pabianic z okazji Dnia Dziecka w sobotę 1 czerwca zaprasza na spotkanie z Pabianką w zamkowych komnatach. Na dzieci i ich opiekunów czeka spacer po zamku, a później warsztaty plastyczne. Zajęcia odbędą się o godzinie 12.15 oraz 14.30. Koszt 15 zł. Zapisy przyjmuje Justyna Ruszkiewicz pod numerem telefonu 42 215 39 82 wewnętrzny 24. Zgłosić się można również drogą mailową, pisząc na adres edukacja@muzeum.pabienice.pl. Teraz propozycje Miejskiego Ośrodka Kultury. W piątek 24 maja o godzinie 18.00 w MOK-u rozpocznie się kolejne inspirujące spotkanie przy kawie w ramach cyklu Niecodzienna Kobieta, które z okazji zbliżającego się Dnia Matki będzie wyjątkowe. W jego trakcie uczestniczki będą mogły obejrzeć pełne czułości i tajemniczości zdjęcia artystyczne autorstwa Marii Tymińskiej oraz posłuchać wzruszających wierszy i opowieści, a wszystko objęte tytułem Dałaś mi życie, mamo, kochaj mnie. Maria Tymińska jest doktorem nauk ekonomicznych, wieloletnim nauczycielem akademickim. Od lat pasjonuje się fotografią, głównie portretową, koncertową oraz kreatywną i traktuje ją jako sztukę budzenia emocji, refleksji i zachwytu ulotną chwilą zjawisk otaczającego nas świata, chwilą, która często pozostaje niezauważona. Za twórczość artystyczną Maria Tymińska w roku 2020 została uhonorowana srebrnym medalem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest autorką i współautorką ponad 70 wystaw fotograficznych. Jej prace były prezentowane w galeriach krajowych oraz zagranicznych.
Czerwiec Miejski Ośrodek Kultury rozpocznie drugim w trwającym roku kulturalnym wydarzeniem z serii Koncerty rodzinne. Tym razem publiczność przeniesie się w klimaty muzyki filmowej, bajkowej, a na scenie będzie mogła zobaczyć uczestników sekcji wokalnej prowadzonej przez Aleksandrę Skonieczną i Kubę Anusiewicza, sekcji tańca klasycznego i współczesnego instruktorki Adriany Jabłońskiej oraz sekcji Jump Style Filipa Cybulskiego, łącznie ponad 80 osób. Koncert pod tytułem Zasłuchani w filmie odbędzie się 7 czerwca o godzinie 18. Wstęp dla rodziców opiekunów tylko za okazaniem zaproszenia lub biletu w cenie 10 zł, które są do odebrania lub zakupienia w sekretariacie ośrodka od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-18. Są jeszcze bilety na najnowsze dziecko i autorski show Tomasza Karolaka 50 i co, który jest podsumowaniem jego dotychczasowej drogi jako aktora, ale również muzyka i wokalisty. Bogate życie artystyczne skłoniło artystę do podzielenia się ze światem jego przeżyciami. Cięty, a zarazem inteligentny i pozbawiony skrupułów rockowy język Tomka wprowadzi widzów w świat show biznesu, jakiego nie znają. Stand-up przedzielony piosenkami śpiewanymi na żywo przez Tomasza, które towarzyszą mu do tej pory w jego drodze artystycznej. Bilety do nabycia na biletyna.pl. Natomiast 18 czerwca w MOK-u wystąpi ikona polskiego kina i teatru Daniel Olbrychski we wspaniałym One Man Show, a w nim utwory poetyckie m.in. Młynarskiego, Mickiewicza, Gałczyńskiego, Norwida, rozmowa o patriotyzmie i emigracji stanu wojennego, zwierzęta domowe w naszym życiu, anegdoty z życia politycznego, osobistego i zawodowego, planów filmowych i teatralnych. Wspaniała atmosfera, interakcja z publicznością oraz poczucie humoru aktora tworzą niesamowity spektakl. Będzie możliwość zadawania pytań przez publiczność, wspólne zdjęcia i autografy. Niezapomniane show słynnego aktora rozpocznie się o godzinie 19. Bilety do nabycia na biletyna.pl. Z kolei dosłownie ostatnie sztuki biletów są na czarną komedię Mój mąż w trumnie to brzmi dumnie grupy teatralnej dla niepoznaki działającej w MOK-u. Będzie to druga odsłona tego spektaklu, którego premiera 11 maja cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród publiczności. To sztuka na podstawie scenariusza Izabeli Degórskiej w reżyserii Katarzyny Tkacz. Ironicznie przedstawia świat mediów dążących po trupach do sprzedania każdej sensacji. To także zderzenie oczekiwań mieszkańców małego miasteczka z brutalnością dziennikarzy, dowolnie interpretujących ich wypowiedzi. Czarny humor, błyskotliwe dialogi, zaskakujące sytuacje i świetnie nakreślone postaci. A to wszystko dzieje się w klimacie PRL-u, co jeszcze bardziej nadaje wyjątkowości tej sztuce. Spektakl będzie można obejrzeć 16 czerwca o godzinie 18. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Jak co tydzień czas na ofertę Kinatomi. W piątek 24 maja premiera filmu sensacyjnego science fiction Furioza saga Mad Max. Kiedy świat upada, młoda Furioza zostaje uprowadzona z zielonego miejsca wielu matek. Wpada w ręce potężnej hordy bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furioza zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu. Od 25 maja na ekrany kina wchodzi film Lars jest LOL. Amanda nie może się doczekać rozpoczęcia 6 klasy. Zgodnie ze szkolną tradycją ma otrzymać pod opiekę jakiegoś słodkiego pierwszoklasistę. Zamiast tego pod jej opiekę trafia Lars, nowy uczeń w klasie, który w dodatku ma zespół Downa. Czy z kimś takim można się zaprzyjaźnić i jak ją będą traktować koleżanki i koledzy? Co na to powie Adam, który bardzo, ale to bardzo jej się podoba. Natomiast 26 maja w Dniu Matki kino zaprasza na komedię Jutro będzie nasze. To opowieść o kobiecej sile, solidarności i siostrzeństwie dla wszystkich matek, sióstr i córek. Próbując uciec przed patriarchatem powojennego włoskiego społeczeństwa, Delia planuje zbuntować się przeciwko brutalnemu mężowi. W repertuarze jest też coś dla młodszych widzów, animacja Garfield.
Garfield jest najbardziej znanym kotem na świecie. Jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków. Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem, niechlujnym ulicznym kotem Vice'em, Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są porzucić swoje doskonałe leniwe życie i dołączyć do Vice'a w zabawnym napadzie. W ramach Akademii Filmowej w piątek 24 maja o godzinie 12 i we wtorek 28 maja o godzinie 18 będzie można obejrzeć dramat Przysięga Ireny. Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Siłą zostaje zmuszona do niewolniczej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja polepsza się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer, major SS. Zafascynowany rezolutną dziewczyną mężczyzna zauważa, że pracuje ona ponad swoje siły i awansuje ją w strukturze fabryki. Irena przyjmuje nowe obowiązki w kuchni, a później także dostaje za zadanie zarządzanie szwalnią, w której pracuje kilkunastu Żydów. Bohaterce udaje się podsłuchać rozmowę Niemców, z której dowiaduje się o planach likwidacji pobliskiego getta i postanawia znaleźć sposób na to, by ocalić podlegających jej robotników. Wkrótce rozwiązanie sytuacji pojawia się samo. Młoda Polka otrzymuje propozycję pracy w roli gosposi w posiadłości Rugemera. Irena postanawia wykorzystać zaufanie pracodawcy i ukryć w jego domu Żydów pracujących wcześniej w szwalni. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum. 24 maja w piątek o godzinie 22.30 rozpocznie się też maraton The Chosen sezonu drugiego. Przyjdź i zobacz od 5 do 8 odcinka w ramach projektu Kino z Krzyżykiem. Już nie jest to tajemnicą. Wieść, że Jezus jest Mesjaszem, rozchodzi się coraz szerzej. Wraz z rozgłosem pojawiają się coraz większe tłumy, nowi uczniowie i kolejne cuda. Pojawiają się też kłopoty. Maria stawia czoła demonom przeszłości. Eksploduje napięcie między Szymonem i Mateuszem. Jakub i Jan walczą ze swoimi uprzedzeniami i impulsywnym temperamentem. Wszyscy jednak z pasją podążają za człowiekiem, którego nie zawsze rozumieją, ale którego zawsze będą naśladować. Przyjdź i zobacz drugi sezon światowego fenomenu zmieniającego życie milionów ludzi wraz z każdym kolejnym odcinkiem. Natomiast w ostatnią majową noc 31 maja o godzinie 22 Kino Tomi zaprasza na maraton horrorów Krew i Miód 2, w ramach którego wyświetlone zostaną cztery filmy. Pierwszy to The Strangers Chapter 1. Młoda para przemierza kraj, poszukując nowego początku. Zmuszeni okolicznościami zatrzymują się w odosobnionym Air Bed and Breakfast w Oregonie, gdzie będą walczyć o przetrwanie z trzema zamaskowanymi nieznajomymi. Drugi film to Niepokalana. Młoda i pełna wiary zakonnica Cecilia trafia do włoskiego klasztoru, gdy odkrywa, że jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie, w klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Trzeci horror to film Puchatek, Krew i Miód 2. 5 miesięcy po masakrze w stumilowym lesie Krzyś próbuje wrócić do normalnego życia, jednak ukryty w głębi stumilowego lasu Puchatek wciąż pała żądzą zemsty. I czwarty film, który zakończy maraton, to horror Urojenie. Porzucony przed laty pluszowy miś zostaje przywrócony do życia przez małą Alice. Pragnie zemsty na jej matce, swojej dawnej właścicielce i nie zamierza poddać się łatwo. Na koniec programu o książkach, które warto przeczytać. Dzisiaj bym chciała polecić książki autora, który był u nas w maju na spotkaniu autorskim, pana Macieja Kaźmierczaka, czyli łódzkiego pisarza kryminałów. Pan Maciej zaczynał swoją karierę twórczą tak naprawdę od horroru i od fantastyki, a jakiś czas temu, już parę ładnych lat temu, przerzucił się właśnie na kryminał. Część pierwszej jego książki działy się właśnie w Łodzi, czyli miasta, z którego pochodzi. Natomiast ja dzisiaj chciałabym polecić jego najnowszą serię z komisarzem Robertem Foxem, która dzieje się wyjątkowo w Warszawie. I jak sam autor twierdzi, jak sam przyznał na spotkaniu, jest to według niego i wielu innych czytelników jego najlepsze powieści, ta cała seria. No i mamy jak na razie trzy tomy, czyli Pomstę, mamy Skowyt oraz Larwy. No i właśnie w Pomście po raz pierwszy spotykamy naszego głównego bohatera, czyli komisarza Roberta Foxa.
cała książka zaczyna się od dosyć brutalnej sceny morderstwa młodej dziewczyny, tak właściwie to nastolatki, która zostaje zamordowana w centrum handlowym w Złotych Tarasach w Warszawie. Na miejsce zostaje oczywiście wezwany nasz główny bohater, który jest przekonany, że na tym jednym morderstwie się nie skończy, że jest to dopiero początek. Tym bardziej, że niedługo później dostaje telefon, że córka jego byłego partnera z pracy, jego starego przyjaciela, zaginęła, a w międzyczasie w jego życiu pojawia się również inna nastolatka, młoda dziewczyna, która wniesie wiele zamieszań w życie naszego głównego bohatera. Książka przede wszystkim stoi głównym bohaterem. Jedną z lepszych tutaj rzeczy, którą znajdziemy, to wykreowanie głównego bohatera, czyli właśnie pana komisarza Foxa, który z jednej strony jest takim człowiekiem dosyć momentami gburowatym, który stara się gdzieś tam poskajać swoje życie prywatne, a z drugiej strony jest człowiekiem, który stara się dojść do prawdy, mimo że wie, że będzie to kosztowało go bardzo wiele i nieraz będzie musiał nagiąć zasady, których starał się całe życie przestrzegać. Później w drugim, trzecim tomie również mamy do czynienia z innymi morderstwami, między innymi zetkniemy się z zamarzniętym ciałem wystawionym na jednej z warszawskich ulic. Zetkniemy się z morderstwem, z ciałem ukrytym pod liściami, gałęziami, z wypalonym bardzo dziwnym piętnem na ciele. Także bardzo dużo się dzieje i nie bez przyczyny pokazuję wszystkie trzy tomy, dlatego że uważam, że najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy czytamy to jednak po kolei, bo co prawda każdy tom ma swój główny wątek, główny jakiś tam jakąś sprawę, która finalnie się rozwiązuje na koniec każdego tomu, to jednak wszystkie takie poboczne wątki, które są dosyć ważne w tej książce, są kontynuowane później. Więc jak sięgniemy na przykład najpierw po trzeci tom, to możemy troszeczkę gdzieś tam stracić na lekturze. A co jeszcze warto wspomnieć, to pan Maciej zdradził nam podczas spotkania, że jeszcze w tym roku doczekamy się czwartego tomu serii o komisarzu Foxie, więc tym bardziej uważam, że to jest świetny moment, żeby nadrobić pozostałe trzy. Tym bardziej, że trzeci kończy się w takim momencie, że idealnie będzie od razu przejść sobie do czwartej. Polecam przede wszystkim wszystkim czytelnikom, którzy lubią taki bardziej brutalny i mroczny kryminał, ponieważ tak jak wspomniałam, pan Maciej wywodzi się troszeczkę z gatunku horroru i z pewnością widać to w jego opisach, w opisach morderstw i w innych mrocznych scenach, więc dla kogoś o słabych nerwach może niekoniecznie, ale dla fanów gatunku na pewno bardzo się spodoba. W poszukiwaniu maszyny nieskończoności jest to pierwszy tom cyklu Wynalazca z nowej serii komiksów dla młodzieży, opowiadającej o chłopcu, którego rodzina, głównie dziadek, zajmuje się tworzeniem wynalazków. Tak? Jest konstruktorem sławnym, natomiast troszkę szalonym. Chłopiec jest zafascynowany jego pracą, więc któregoś dnia znajduje się w warsztacie i niestety ulega wypadkowi na skutek działania jednego z urządzeń wymyślonych przez dziadka, co skutkuje tym, że no, traci władzę w nogach i zmuszony jest całe swoje życie spędzić na wózku inwalidzkim. Nie poddaje się jednak i to wydarzenie nie stoi mu na przeszkodzie, aby realizować swoje marzenie o zostaniu następcą dziadka, czyli wielkim wynalazcą. Będzie więc tutaj wielu brawurowych sytuacji, przygoda i przede wszystkim takie właśnie dla dzieci, które być może straciły wiarę w siebie i chciałyby zobaczyć, jak walczyć z przeciwnościami losu, jak po prostu realizować swoje pasje. Polecam serdecznie.